Podejrzewam, że wielu z was widziało pierwszy zwiastun gry Onrush i zastanawiało się, czy to jest rzeczywiście następca serii MotorStorm. Ponieważ jakby nie patrzeć, stajnia Codemasters zatrudniłaby pracowników MotorStorm, aby pracowali nad nową grą i właśnie Onrush jest, że tak powiem, ich najnowszym dziełem. Problem tkwi w tym, że zwiastun ukrył bardzo dużo ważnych informacji dotyczących tego, czym Onrush tak naprawdę jest. I dopiero Open Beta uświadomiła mnie, że to nie jest gra, którą warto spreorderować, to nie jest gra, którą warto kupić. Onrush niestety nie jest MotorStormem. Tutaj, co prawda, będziemy ścigali się po szerokich, offroadowych torach, korzystając z ciężarówek, z buggy, samochodów, motocrossów, quadów itd. Ale nie jest to gra wyścigowa, jest to, proszę państwa, hero shooter na kółkach. W Onrush nie chodzi o to, kto pierwszy przekroczy linię mety, ponieważ nie ma linii mety. W tej grze ścigamy się w peletonie, więc wszyscy gracze trzymają się razem. Jeżeli ktoś wyjedzie przed peleton, będzie za peletonem, po prostu umiera. W tej produkcji mamy tak skonstruowane tryby gry, by jednak trzymać się razem, trzymać się w grupie i komunikować się trzeba ze swoją drużyną. Niestety, jak to zazwyczaj bywa w takich produkcjach, nikt nie używa komunikacji głosowej, z nikim się nie da porozumieć, więc oczywiście wszystkie mecze są kompletnie losowe i tak naprawdę nie masz zbyt dużego wpływu na to, kto mecz wygra. Onrush w formie bety oferował 4 trasy i 2 tryby, bodajże countdown i jakiś taki drugi, którego tytułu nie pamiętam, oraz kilka samochodów do dyspozycji. No i tutaj mamy klasy postaci. Głównym trybem jest 6x6. Gra jest skupiona na usługach multiplayer a la Overwatch, więc mamy multiplayer typu Quick Join, mamy skiny, mamy skrzynki za każdy level, mamy kosmetyki. Wszystko jest takie kolorowe, zabarwione, z bardzo dobrym soundtrackiem, to muszę przyznać, bardzo dobra selekcja piosenek została wybrana. No i sobie tak jeździmy bez sensu i próbujemy bić inne samochody i próbujemy przejeżdżać przez malutkie bramki i próbujemy wykonywać triki, by zdobywać punkty dla swojego zespołu. I tak naprawdę na tym ta cała gra polega. Po prostu jeździmy, czasami w coś walniemy, czasami gdzieś skoczymy. No, że tak powiem, głębi tutaj nie ma. Każda klasa postaci posiada ulti. I co prawda każde ulti jest dokładnie takie samo, bo jest to po prostu turbo doładowanie, jest to po prostu jeszcze mocniejszy nitro, mocniejsze turbo. To jednak w przypadku każdej klasy to turbo działa w trochę inny sposób i posiada tak zwaną jakby pasywkę, która coś robi. Na przykład jest Titan, który potrafi w trakcie ów ulti, czyli umiejętności rush w tej grze się to tak nazywa, potrafi rzucać specjalne tarcze za sobą, więc jeżeli ktoś wjedzie w tarczę, to straci prędkość na przykład, co może być dość ważnym elementem dla tego, jak gra się dalej toczy. Więc próbowali połączyć troszeczkę teamwork, próbowali wprowadzić te umiejętności postaci, bo hero shootery przecież były tak bardzo mocne w 2016, ale Codemasters jest już 2018, już troszeczkę za późno na takie rzeczy. Ludzie naprawdę byli bardzo zaskoczeni, że od tej firmy dostaniemy grę w stylu MotorStorma, a tu kurde, debated, nie ma MotorStorma, pieprzcie się. Więc byłem bardzo, bardzo rozczarowany tym, czym jest Onrush, zwłaszcza, że gra prawdopodobnie nie wyjdzie na PC, ponieważ nie ma żadnych informacji na temat wersji PC. Testowałem grę na PS4 i w ustawieniach graficznych po samym początku gra się uruchamia w 30 klatkach w 1080p, natomiast jest ukryta opcja graficzna, gdzie możecie zmienić system wyświetlania grafiki na 900p, ale 60 fpsów, czyli na tyle, ile kurczę minimalnie gra wyścigowa powinna mieć. Jeżeli chodzi o model jazdy, jest bardzo przyjemny. Jeżeli chodzi o taki podstawowy trzon rozgrywki, no to oczywiście Codemasters jak zwykle jest na najwyższym poziomie, Ego Engine robi swoje, a nie ma tutaj absolutnie nic do zarzucenia. Problem tak naprawdę z tą grą to jest koncept, sam koncept. Pełna wersja gry za bardzo się nie będzie różnić od tego, jak wyglądała beta, to będzie dalej to samo, będzie tylko więcej map, więcej klas, postaci i będzie też tryb kampanii, znaczy nazwijmy to kampanią, to będzie bardziej tryb single player, gdzie będzie 90 wyzwań do wykonania i będziemy po prostu się ścigali z botami. Mam wrażenie, że serwery
opustoszeją bardzo szybko. Mam takie wrażenie, że w ciągu tygodnia, dwóch już nikt nie będzie grał multiplayer i będziemy musieli ciągle grać z botami. Więc przykro mi, ale jeżeli ta gra nie będzie free to play lub nie będzie kosztowała 10 euro, to raczej Onrush nikt nie kupi. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.